Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa i zapraszam na Polski Punkt Widzenia. A moim i Państwa gościem dzisiejszego wieczoru jest pan profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Rzeczpospolitej. Dobry wieczór, panie profesorze. Szczęść Boże. Dobry wieczór. Panie profesorze, dzisiaj doszło do chyba najpoważniejszego ataku na naszą granicę z Białorusią. Policja musiała użyć armatek wodnych do powstrzymania imigrantów. 9 policjantów jest rannych, 3 strażników granicznych też odniosło rany. Panie profesorze, ta sytuacja, ten kryzys, on będzie się dalej rozwijał? Czy może będzie jakieś opamiętanie, jeśli chodzi o władze w Mińsku? To jest trudno powiedzieć, bo podczas rozmowy publicznej na taki temat można przyjąć 2 formy komunikacji. Rozmowa uspokajająca. I ona może być oparta na samych faktach, że albo rozmowa analityczna, która też będzie oparta na faktach, która poza elementami uspokajającymi musi uwzględnić także scenariusze niekorzystne. Zacznijmy od tych aspektów uspokajających. Wydaje się, że jest szeroki konsensus kierownic państw Unii Europejskiej i NATO, że jest to element wojny hybrydowej, która teraz toczy się na naszej wschodniej granicy, ale w istocie to jest wojna z cywilizacją całego Zachodu i cały Zachód powinien zająć jasne stanowisko. Natomiast nie powinniśmy jakby sami siebie oszukiwać, że wszyscy politycy, którzy wyrażają głosy poparcia wobec nas, mają tą samą determinację, żeby podejmować działania. Bo przecież nie jest żadną tajemnicą, gdy powiem, że rosyjska agentura wśród elit politycznych krajów i Unii Europejskiej i NATO jest obecna. Widać to było dokładnie w analizach, które mówiły, w jaki sposób Rosjanie przełamywali opory w różnych krajach przed budową Nord Stream 1, a potem 2. Są na ten temat powszechnie znane publikacje i ustalenia. Pieniądze, wpływy, tak, zastraszenie. Łącznie z byłym kanclerzem Republiki Federalnej. Więc Gerhardem Schröderem. Tak. I część tej agentury już jest opisana, ale to na pewno jest tylko czubek góry lodowej. I to na pewno będzie osłabiało wolę polityczną przywódców państw NATO i Unii w tej sytuacji. Przynajmniej niektórych z nich. A co pana niepokoi, jeśli chodzi o tę analizę? W jakim kierunku teraz te wypadki mogą pójść? Ale jeszcze, żeby od pozytywnej strony pójść. Wydaje się, że jeśli spojrzeć na tę sytuację jak taki stres test dla polskiego państwa, to polskie państwo potrafiło się przegrupować. Przecież już w lipcu tego roku prezydent wydał niejawne postanowienie pozwalające wojskom wspierać Straż Graniczną. Kiedy jeszcze nie widać było jasnych oznak, co może się wydarzyć, że sytuacja będzie eskalowała tak, jak się to wydarzyło. Więc polskie państwo z wyprzedzeniem pewne działania przygotowawcze podjęło. Chociaż są pewne wątpliwości, czy nie za późno zapadła decyzja o budowie tego właściwego muru, tej właściwej zapory. Ale on i tak będzie wybudowany, sama budowa potrwa szereg miesięcy, a po drugie, kiedy miała pójść. Czy wyobraźmy sobie, że już po pojawieniu się jakieś pół roku temu czy wcześniej pierwszych nielegalnych przekroczeń podejmujemy decyzję budowania muru. Jaka byłaby histeria przecież? Mury, to my Zachód ma otwierać szeroko bramy dla wszystkich nieszczęśliwych z całego wszechświata. Nadal jest ta histeria w niektórych środowiskach. Ale przynajmniej ci, którzy nie są impregnowani na fakty, bo oczywiście część opinii publicznej działa obsesyjnie, histerycznie i będzie, część ludzi tak będzie działała. Ale gdyby powiedziano, budujemy mur powiedzmy w czerwcu czy w lipcu, to skala tej histerii byłaby o wiele większa, bo ludzie, opinia publiczna, politycy opozycji muszą zobaczyć te sceny i nie jest prawdą, że Polacy mają tylko obraz z kamer Straży Granicznej, bo Białoruś dopuściła przedstawicieli mediów zagranicznych do swojej strony i my widzimy także
obraz z tamtej strony. On jest spójny z tym, co przedstawia nam Straż Graniczna. Te nagrania z obu stron są spójne, dają jednolity obraz zdarzeń. Natomiast ja myślę, że gdybyśmy chcieli sobie szukać jakąś ramę porządkującą na to wszystko, to jedna z tych ram musi być taka, że to jest proces historyczny, czy część pewnego procesu historycznego, którego korzenie znamy, chociaż nie wszystkie, a dalszego ciągu nie znamy, na który trzeba patrzeć przez pryzmat dwóch wartości. Z jednej strony wymiaru humanitarnego, cierpień, krzywd ludzi, zwłaszcza krzywd niezawinionych, mam na myśli dzieci, oraz bezpieczeństwa. Jak ktokolwiek patrzy tylko przez pryzmat jednej z tych wartości, popełnia poważny błąd. Natomiast gdyby zadać pytanie, w razie kolizji tych wartości, już takiej uskrajnionej, które ma pierwszeństwo, to odpowiedź, co ma pierwszeństwo, serce, czyli współczucie cierpiącym migrantom, czy bezpieczeństwo Polaków i całej Unii, to odpowiedź, jeśli ktoś ma wątpliwości, to ja podaję pewną liczbę. Po tej niefortunnej niemieckiej polityce Willkommen z końca roku 2015 w Morzu Śródziemnym w latach 2015-2019 utonęło 15 tysięcy osób. To są koszty niepostawienia bezpieczeństwa na pierwszym punkcie. Bo żeby państwo, żeby instytucje państwa mogły troszczyć się o swoich obywateli czy innych będących w potrzebie, muszą zachować zdolność do działania. I na razie polskie państwo tę zdolność ma. No właśnie, panie profesorze, dzisiaj też podała taką informację rzecznik prasowa komendanta głównego Straży Granicznej, pani Anna Michalska, że jeśli będzie taka sytuacja, że będzie konieczność użycia broni, to polscy funkcjonariusze, żołnierze, policjanci tej broni użyją. To jeśli chodzi o ten wybór bezpieczeństwa. I teraz tak, jakie mogą być z kolei konsekwencje tej decyzji użycia broni na granicy, panie profesorze? Konsekwencje mogą być bardzo różne. Może być ochłonięcie po drugiej stronie, albo może być eskalacja. Jak się czyta analizy, to analitycy stosują obecnie w odniesieniu do prezydenta Białorusi ten sam dylemat, którym posługiwali się analitycy, na przykład amerykańscy, w odniesieniu do prezydenta Putina w roku 2014 po agresji na Ukrainę. Czy on działa racjonalnie, czy pod wpływem emocji, nienawiści, strachu? Wskazywano na przykład, że prezydent Putin wielokrotnie oglądał film pokazujący, jak dyktatora Libii Kaddafiego złapano i zlinczowano. Nie wiem, czy to jest informacja prawdziwa, ale najbardziej nawet doświadczeni, autorytarni politycy są też ludźmi, przeżywają swoje stresy i ich decyzje nie zawsze muszą być racjonalne. Jeszcze w przypadku Aleksandra Łukaszenki jest czynnik dodatkowy. Mianowicie jest presja większego sąsiada, czyli Moskwy. W przypadku Putina może tego nie było czynnika. Tak, ale pamiętam pierwsze słowa pani kanclerz Merkel po pierwszej rozmowie telefonicznej z prezydentem Putinem po zajęciu Krymu. Ten człowiek żyje w jakiejś innej rzeczywistości. I otóż te słowa można różnie interpretować, prawda? Widać było, że nie było między nimi wtedy nici porozumienia, a jednak z punktu widzenia, powiedzmy, gry geopolitycznej, prezydent Putin zachowywał się z punktu widzenia interesu swojego kraju racjonalnie. Czy zasoby racjonalności prezydenta Białorusi już są wyczerpane, czy nie? Tego nie mogę określić, ale chcę tylko uczulić wszystkich, że eksperci biorą pod uwagę możliwość nieracjonalnego nadreagowania. Dlatego tak ważne jest, że w obliczu tego przeciążenia, jakie doświadcza nasza Straż Graniczna, policja, zachowujemy spokój. Pan wspomniał o rozmowie Angeli Merkel z Władimirem Putinem tuż po zajęciu Krymu. Wczoraj z kolei odbyła się rozmowa Angeli Merkel właśnie z Aleksandrem Łukaszenką. To była pierwsza rozmowa od lata zeszłego roku, kiedy z
z Aleksandrem Łukaszenką rozmawiał polityk Zachodu, bo jest bojkot po tych sfałszowanych wyborach. Panie profesorze, no właśnie, czy to nie był błąd Angeli Merkel, że wyłamała się z tej umowy polityków zachodnioeuropejskich, aby bojkotować Aleksandra Łukaszenkę? Pewnie historia pokaże, ale czy to przyniesie jakieś efekty? Bo to jest tak, gdyby rzecz lekko strywializować, ale to będzie pozorna trywializacja. Gdy niektórzy chłopcy są tak bardzo niegrzeczni, że dziewczyny same do nich przybiegają. Gdyby prezydent Białorusi nie miał pewnych kart w ręku, to nie byłby poważnie traktowany przez tak ważnego polityka jak kanclerz Niemiec. Ale z drugiej strony ta cała sytuacja pokazuje, czym jest naprawdę Unia. Musimy rozstać się z romantyczną wizją Unii jako wspólnoty, która działa według swoich zasad, wartości, instytucjonalnych procedur. Unia jest wspólnotą, ma swoje zasady, ale w sytuacjach krytycznych one są uchylane, bo to nie na poziomie podmiotów unijnych prowadzone są rozmowy z prezydentami Rosji i Białorusi, tylko na poziomie z jednej strony władzy państwowej niemieckiej, a z drugiej strony francuskiej. I to pokazuje, jak bardzo nierealistyczne wyobrażenia Unii mają euroentuzjaści. No tak, te problemy unijne nakładają się w tej chwili na problemy na naszej wschodniej granicy. No właśnie, jak po tym kryzysie, który w trakcie tego kryzysu jesteśmy oczywiście, panie profesorze, postrzegani jesteśmy my jako państwo polskie? Czy my wykazaliśmy tutaj swoją siłę? Pan o tym już wspominał częściowo, że my tutaj konsekwentnie bronimy naszej granicy, ale jak my jesteśmy postrzegani na arenie międzynarodowej? Czy my wykorzystujemy wszystkie swoje narzędzia, które możemy wykorzystać do tego, aby jednak nie tylko doprowadzić do tego, że politycy unijni będą się z nami solidaryzować, a będą potępiać reżim Aleksandra Łukaszenki, ale też będą szły za tym konkretne działania. Te 20 milionów euro, które nam zadeklarowała Unia Europejska, 25, przepraszam, na obronę naszej granicy, no to jest żart jakiś. Oczywiście, no bo problem jest taki, że jak już wspomniałem na początku, na poziomie deklaracji polityków mam wrażenie, że oni dokonam pewnej analogii. Tak mówi się, że Władimir Putin prowadzi tak zwaną proxy war, czyli wojnę w zastępstwie zamiast niego, zamiast rękami żołnierzy czy instytucji Federacji Rosyjskiej, to jest to robione rękoma instytucji państwa białoruskiego. Ale ja sądzę, że wielu polityków zachodnich, którzy dzisiaj mówią, że deklarują pełną solidarność z Polską, chcą, żeby to Polacy zapłacili cenę wolności i żeby żeby ta niechęć obrońców praw człowieka rzeczywistych i tych rozhisteryzowanych skupiła się na Polsce. Żeby oni nie musieli na granicach swoich krajów unijnych przeżywać takich sytuacji. A może, panie profesorze, byłoby dobrze, gdybyśmy podstawili na granicę wschodnią, trochę prowokacyjne to będzie pytanie, ale pociągi i przewieźli prezydent Andrzej Duda migrantów na zachód. Niedawno do tego trzeba się odniósł. A jeśli reguły strefy Schengen były natychmiast zamknięte, kraje zamykają swoje granice i gdzie my się wtedy znajdujemy? Mamy problem z naszą wymianą gospodarczą, tak? Mamy problem z migrantami. Wydaje się, że trzeba konsekwentnie zmierzać do rozwiązania pakietowego, w którym różne kraje uwzględnią wszelkie okoliczności, jednocześnie pamiętając, że w sytuacjach krytycznych musimy być gotowi po pierwsze działać samodzielnie, a po drugie o ile można, ile się należy, liczyć na wsparcie NATO i Unii. Panie profesorze, a jak w tej trudnej sytuacji zachowuje się nasza elita polityczna? Mamy do czynienia z wojną hybrydową, tak mówi wielu ekspertów. Elementem tej wojny hybrydowej właśnie jest też pewne wywołanie negatywnych emocji.
to jest kreowane, działanie na pewne takie uwrażliwianie pod względem humanitarnym, na różne sytuacje i tak dalej. No i też elementem tej wojny hybrydowej, do tej wojny hybrydowej są wykorzystywani tak zwani pożyteczni idioci. No my z tym w Polsce mamy dość duży problem, jak się okazuje. Nie wiem dlaczego tak zwani, w wielu krajach jest z tym problem. Ja sądzę, że dobrym kluczem do zrozumienia motywów pożytecznych idiotów, bo pomijam agenturę wpływów, czyli ludzi, którzy świadomie realizują tutaj interesy podmiotów zagranicznych, jest ta metafora serca i rozumu. W przypadku tak dramatycznych sytuacji, jak ta na naszej granicy wschodniej, nie wolno wyłączać ani jednego, ani drugiego. Bo jak wyłączy się serce, kieruje się tylko racjonalnością, że tak powiem, bezpieczeństwa, racjonalnością obronną, to można zachowywać się okrutnie. Ale jak kieruje się tylko sercem, to nie widzi się długofalowych konsekwencji swojej szlachetności. A tutaj trzeba jednocześnie cały czas balansować wymogi bezpieczeństwa i wymogi wrażliwości. I ci pożyteczni idioci często mają postrzeganie tunelowe. Dają się wrabiać w manipulacje zdjęć płaczących dzieci, a nie potrafią, nigdy nie zastanowili się, ile dzieci utonęło w Morzu Śródziemnym w wyniku błędnej polityki migracyjnej Unii. Panie profesorze, temat ten dotyczący naszej granicy, polityki migracyjnej, zakończylibyśmy w tej naszej dzisiejszej rozmowie, ale chciałem poruszyć na koniec jeszcze jeden temat dotyczący pana osobiście, panie profesorze. Pan ma proces, wytoczyli panu ten proces byli działacze opozycji za słowa, kiedy pan powiedział, że podczas obrad okrągłego stołu komuniści podzielili się władzą z własnymi agentami. Panie profesorze, jak ten proces w tej chwili przebiega? Na jakim on jest etapie? Wczoraj była kolejna wokanda. Byli przesłuchiwani tacy powodowie jak Janusz Onyszkiewicz, Andrzej Celiński, wdowa po profesorze Trzeciakowskim i szereg innych osób. Co w tym wszystkim jest ciekawe? W Pałacu Prezydenckim odbyła się tak zwana dyskusja oksfordzka. Licealiści przygotowali argumenty na temat oceny rozmów okrągłego stołu i losowali, jaki punkt widzenia będą stosowali. A ja uczestniczyłem w roli tak zwanego jurora, który miał ocenić argumentacja, której ze stron była skuteczniejsza. I wskazałem, że nieuwzględnianie wymiarów zakulisowo-agenturalnych jest poważnym błędem. Wokół tej mojej wypowiedzi, w istocie, która była cytatem ze słów Andrzeja Gwiazdy, rozpętano histerię medialną. I grupa ponad 30 osób wystąpiła z pozwem domagającym się przeprosin w czterech dziennikach na pierwszej stronie, na całej stronie, w czerwonej ramce, ale co więcej, domagają się, żebym swoje słowa w tych przeprosinach określił jako nikczemne. Czyli domagają się w stalinowskim stylu autoupokorzenia ode mnie. Oczywiście nigdy na to nie pójdę, nawet gdyby sąd takie orzeczenie wydał, to ja nie podpiszę się pod słowami, którym miałbym publicznie za mój komentarz historyczny dokonać autoupokorzenia. No ale też jest taka groźba, panie profesorze, że zamieszczenie na pierwszej stronie w czterech ogólnopolskich dziennikach ogłoszeń plus jeszcze w dwóch ogólnopolskich stacjach telewizyjnych przeprosin, no to można zbankrutować, panie profesorze. Robiłem sprawdzanie kosztów. Te koszty lokują się co najmniej 600 tysięcy i sięgają miliona złotych, więc tu wyraźnie nie chodzi o żadną prawdę historyczną, to chodzi o próbę zastraszenia. No niestety i to robią osoby, które walczyły które o wolność. Kiedyś walczyły o wolność, ale widocznie rozstały się ze zdroworozsądkowym rozumieniem wolności słowa dość dawno. No jest to smutne. Jest to smutne, że właśnie w tych czasach, w których powinniśmy świętować wolność i cieszyć się nią, no musimy obserwować takie procesy, a niektórzy, jak pan profesor, muszą w nich niestety uczestniczyć. Bardzo panu dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za tę rozmowę. Panie profesorze, dziękuję. Dzisiaj w Polskim Punkcie Widzenia gościł pan profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Rzeczpospolitej. Ja państwu dziękuję za uwagę i na kolejne spotkanie w Polskim Punkcie Widzenia zapraszam jutro o stałej porze. Do zobaczenia z Panem Bogiem.